Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Mateusz. W tym filmie wyjaśnię Ci krótko, jak przejść proces rejestracji w 7-minutowym treningu, żeby zacząć zarabiać i żeby przejść na pakiet od razu resellera, czyli żeby móc ten program sprzedawać, żeby móc pozyskiwać partnerów do tego programu. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, żeby trafić do mojej struktury, w której działamy biznesowo i promujemy cały czas jedną linię, bardzo prężnie. Ja obecnie w swojej jednej linii mam już 60 partnerów i ta linia każdego dnia coraz bardziej się rozwija, ponieważ pozyskaliśmy ostatnio amerykańskiego marketera Briana Bera do naszej struktury. To jeśli chcesz trafić do tej struktury, pamiętaj o tym, że musisz zarejestrować się z tego linku, który widzisz tu właśnie w tym pasku przeglądarki pressmat.pl łamane przez 7 minut, 7 pisane cyfrą oczywiście. I kiedy zatwierdzisz enterem ten link, to przejdziesz właśnie na stronę zapisu w 7-minutowym treningu. I pamiętaj, żeby sprawdzić, czy tutaj polecający jest mój nick Matu przez 2 o na końcu. Jeśli tak, to wszystko się zgadza, możesz przejść do rejestracji. Rejestrując się w 7-minutowym treningu masz dwie opcje. Możesz zarejestrować się za 9 dolarów i 97 centów na miesiąc, czyli to będzie opłata pobierana co miesiąc z twojej karty kredytowej lub bankomatowej, ewentualnie za 47 dolarów na rok i to jest opłata jednorazowa na cały rok, również pobierana z karty kredytowej. Tutaj wybierzemy tą opcję, która jest standardowa, która jest wybierana najczęściej, czyli 9 dolarów i 97 centów. Klikamy w ten prostokąt i pierwszym krokiem do rejestracji jest podanie imienia i nazwiska. Wpisujemy oczywiście jakieś wymyślone imię i nazwisko. I klikamy, aby utworzyć konto. Przechodzimy dalej. Wybieramy sobie teraz username, czyli nasz login, którym będziemy logować się do 7-minutowego treningu. I hasło. Klikamy tutaj Agree, żeby zaakceptować warunki i przechodzimy do kolejnego kroku. W następnym kroku mamy już informacje adresowe, czyli wpis Marian Kowalski w tym wypadku mamy już uzupełnione. Tutaj wpisujemy ulicę i numer domu zamieszkania, miejscowość, województwo, kod pocztowy. Wszystko jest po polsku, także nie ma problemu. Wybieramy Polskę z tej listy. Numer telefonu i przechodzimy do najważniejszego, czyli do informacji billingowych. Czyli musimy tu podać te informacje, które są zamieszczone na naszej karcie kredytowej, na naszej karcie bankomatowej lub na naszej karcie prepaidowej, takiej jak na przykład wydaje ją BZWBK, gdzie możesz doładować z dowolnego rachunku tą kartę bankowego i następnie płacić w internecie na całym świecie tą kartą. Teraz chciałbym pokrótce wyjaśnić Ci, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o rejestrację w tym miejscu. Pamiętaj, że twoja karta kredytowa będzie w 100% bezpieczna, czyli Ty nie musisz się obawiać, że gdzieś Twoje pieniądze będą pobierane bez Twojej wiedzy. Jeśli masz kartę bankomatową, to pamiętaj, żeby sprawdzić swój limit transakcji internetowych. Bardzo wiele osób nie przechodzi tego procesu płatności w tym miejscu, ponieważ ma nieustawiony limit do transakcji internetowych
serwisie online, czyli musisz zalogować się do swojego konta internetowego i sprawdzić tam zakładkę transakcje internetowe i ustawić limit płatności. Jeśli chcesz płacić bez problemu za 7-minutowy trening, to proponuję ustawić taki limit na 150 zł. Wtedy jest to transakcja bezpieczna. 150 zł dziennie oczywiście i wtedy spokojnie taka transakcja ci przejdzie dalej. Natomiast jeśli zdarzyłoby się tak, że ani karta kredytowa, ani karta bankomatowa nie chcą przejść, bo zdarza się tak, że banki po prostu blokują czasem transakcje zagraniczne, albo mamy za mało pieniędzy na koncie, to jest jeszcze trzecia opcja. Możesz wykorzystać do rejestracji w 7-minutowym treningu kartę, którą możesz zakupić w formie PDF-u na Allegro, czyli to jest tak zwana karta bez plastiku i ona znajduje się na Allegro pod hasłem karta internetowa. Karta internetowa, jeśli wpiszesz na Allegro, to wyskoczy ci właśnie karta internetowa BZWBK, płać nią w internecie. Ona kosztuje 4,99, więc bez problemu każdy może sobie pozwolić na taką kartę i możesz kliknąć tutaj kup teraz i wtedy przyjdzie ci od razu przez PayPal zapłacić lub możesz też bezpośrednio przejść do serwisu Prepaid i tam założyć sobie taką kartę bezpośrednio na stronach właśnie banku BZWBK. I ta karta prepaidowa dosłownie zakłada się ją w 5 minut. Kiedy założysz sobie taką kartę prepaidową w tym BZWBK, od razu możesz przelać pieniądze na nią, na przykład 150 zł i wówczas z tej karty nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś nie zapłacił za 7-minutowy trening, przynajmniej w mojej strukturze. Ludzie bez problemu przechodzą rejestrację z tą kartą. To jest karta Visa, ale oczywiście bez plastiku, czyli przychodzi ci PDF na twój e-mail. Dostajesz jeszcze SMS-em specjalny kod, ten właśnie kod CV, który trzeba wpisywać, żeby potwierdzać transakcje online i wszystko działa jak należy. Możesz sobie doładowywać dowolną kwotą tą kartę i mieć pewność wtedy, że twoje opłaty są bezpieczne. I tutaj wpisujesz oczywiście wtedy imię i nazwisko, numer karty będzie normalnie tak jak na karcie kredytowej i kod bezpieczeństwa przyjdzie ci na SMS. Bardzo ważne, żeby wpisać poprawną datę ważności i tylko te rodzaje kart są akceptowane w 7-minutowym treningu. Ja, kiedy rejestrowałem się do 7-minutowego treningu, korzystałem z dwóch kart. Korzystałem z karty kredytowej Mastercard Millennium Banku i korzystałem też z karty bankomatowej później banku PKO BP. Bez problemu obie karty przechodziły płatności, także myślę, że u Ciebie będzie tak samo. No i następna rzecz to dodajesz do koszyka tą płatność i przechodzisz dalej do panelu, w którym wyskoczy Ci komunikat, że Twoja płatność została zaakceptowana i na mail przyjdą Ci wszystkie dane, żeby zalogować się do panelu 7-minutowego treningu i rozpocząć przygodę z zarabianiem w tym wspaniałym programie. Pamiętaj jednak jeszcze o tym, że po zarejestrowaniu się w 7-minutowym treningu musisz dokonać upgrade'u do tak zwanej pozycji resellera, czyli wybierasz tutaj Members Login, logujesz się na swoje konto i mniej więcej w tym miejscu będzie taki właśnie prostokąt Upgrade to Reseller i po kliknięciu w ten prostokąt wyskoczy Ci prośba o płatność. Znów musisz dokonać płatności kartą za 19,97 $, czyli łącznie z tym podstawowym pakietem klienckim wyniesie Cię to niecałe $30 miesięcznie, czyli około 90 zł i wówczas możesz już w pełni korzystać z funkcji zarabiania w 7-minutowym treningu, czyli zostajesz tak zwanym resellerem, możesz polecać ten program, możesz na nim zarabiać.
To $30 miesięcznie to wszystkie koszty, jakie ponosisz, i jest to naprawdę niewielka kwota w porównaniu do możliwości tego programu. Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli masz pytania, możesz pisać do mnie na maila. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz.